Radio Meteo Uniwersytet Adama Mickiewicza Nocne czytanie Krzysztof nie w inność. Realizacja Kamil Podejma. Czyta Adrian Warwas. Dla Magdaleny. Gdy za drugi raz spadł obraz, powinienem przerwać to szaleństwo. To było ostrzeżenie, ale ja uparcie brnąłem w to dalej. Budzisz się. Niby dzień jak co dzień, praca, zakupy, dom, ale znowu zastanawiasz się nad wszystkim. Bo ile razy można powtarzać te same błędy. Praca, która nie daje satysfakcji, muzyka, filmy, książki, które w pewnym momencie zdają się zlewać we zbrany nurt przewidywalności doznań. Nowe historie i dźwięki powinny zaskakiwać. Ale już tak nie zaskakuję, jak kiedyś, gdy byłeś młody. Mając mniej lat, czułbyś ekscytację, teraz tylko znużenie, bo choć to jest nowe, masz wrażenie, jakbyś doznał czegoś o jeden raz za dużo zupełnie jakby to było płytkie a prawdziwa głębia kryła się gdzieś gdzie no właśnie gdzie dobre pytanie imprezy już się nie bawią nowe potrawy i ich smaki też zają się być banalne seks zaczyna wydawać się przereklamowany niesamowicie to lubisz ale zaczyna czegoś w tym brakować no zgrozo nawet gdy wchodzisz w kolejne związki nie opuszcza cię to wrażenie niby coś czujesz, ale te uczucia są jakieś takie okaleczone, niepełne. I prześladuje cię wrażenie, że to jeszcze nie to, że gdzieś czeka ktoś, z kim wszystkie elementy życiowej układanki zaskoczą w jedną spójną całość. Ale przecież żyjesz już tyle lat i wciąż szukasz, szukasz i nic. Czy to początki jakiejś specyficznej depresji, zmęczenie życiem doczesnym? I jeszcze to wrażenie, że to nie do końca twoje miejsce, że znalazłeś się tu jakby przypadkiem i nie wiesz po co ani dlaczego. I pewnego dnia budzisz się. Niby dzień jak co dzień praca, zakupy dom, ale znowu zastanawiasz się nad wszystkim, bo ile razy można powtarzać te same błędy. I gdy tak idziesz przed siebie z głową w chmurach i nieobecnym wzrokiem, nagle coś na siłę ściąga cię do rzeczywistości. To ona. Stoi przed tobą i szeroko się uśmiecha, a jednocześnie zdaje się być tym totalnie zaskoczona. Patrzysz w jej oczy i widzisz oceany czasu, wspólną wieczność. Możesz się w niej roztopić, zapomnieć i odpłynąć w krainy błogostanu. I masz wrażenie, jakbyście znali się od wieków. Nie znasz jej, ale czujesz, że jest stworzona właśnie dla ciebie, i nawet wygląda jak twój wyśniony ideał, który zdawał się zbyt idealny, by móc stać się prawdą. A jednak jest. I właśnie zachłysnąłeś się jej pięknem. Coś zaczyna mówić, ale do ciebie nie dociera. Sens słów, lecz melodia, która sprawia, że w środku drżysz z rozkoszy. Z całego serca pragniesz, by mówiła bez końca. Czas przestaje istnieć. Rzeczywistość przestaje istnieć. Jesteście tylko wy dwoje. I teraz już wiesz, dlaczego wszystko w twym życiu straciło na wyrazistości, zaczęło mnużyć. Rozumiesz, czemu doznania zmysłowe były przytępione. Czułeś, że masz już dość przeżywania tego wszystkiego w samotności. Dotarło do ciebie, że pragniesz to przeżywać właśnie z nią i z nikim innym. Dojrzałeś do tego etapu, choć nie zdawałeś sobie z tego sprawy, że on nastąpi, że ją odnajdziesz. Ta mityczna druga połówka ale nie ta z durnych komedii romantycznych lecz ta która przydarza się tylko wybranym zachwystujesz się szczęściem zalewa cię euforia wiesz że to właśnie jej szukałeś przez całe życie i masz absolutną pewność że jest twoja nie ma stresu jest absolutny spokój jest ukojenie rozedrganej duszy harmonia i poczucie wyjątkowego zjednoczenia wpatrujesz się w jej oczy i widzisz siebie i ją ale macie inne ciała jesteście kimś innym i w innych czasach a potem jeszcze wiele innych wariantów przedstawiających was uwięzionych w różnych przeszłości odmentach. I teraz to do ciebie dociera. Jesteście wiecznymi wędrowcami, odradzacie się, szukacie, odnajdujecie i. nie chcesz tego wiedzieć to zbyt straszne odrzucasz to, bojąc się, by klątwa przeszłości nie dosięgła was w tym życiu. Podchodzisz do niej, obejmujesz i pozwalasz jej zatapić się w swych ramionach. Czujesz tak rozkoszną bliskość i pełnię miłości, jak jeszcze nigdy w życiu. Po raz pierwszy, przytulając kobietę, masz wrażenie, że jest wręcz idealnie do ciebie dopasowana. Świat nie istnieje. Jesteście tylko wy i wasze odnalezione uczucie. Pewnie zastanawiasz się, jak tu trafiłem, co się stało, skoro było tak cudownie. Nowy znajomy z celi kiwa tylko głową, więc kontynuuje. W takim razie wyobraź sobie, że nagle znowu odbierasz świat tak intensywnie, jak wtedy, kiedy miałeś kilkanaście lat i wiesz, że to ona to sprawiła. Bo przeżywanie razem z ukochaną osobą to zupełnie inne doznanie, niż pojedynkę, o wiele głębsze, bo przeżywacie to razem i wiesz, że ona czuje to samo, zupełnie jakbyście sobie wzmocnili sobą rzeczywistość. Wszystkie elementy życiowej układanki zaskoczyły, tworząc spójną całość. Wreszcie życie ma sens. Nie. Nie będę ukrywał. Nie odbierasz świata tak intensywnie, jakbyś miał naście lat. Czujesz to wszystko wiele mocniej, bo masz wrażenie, że znalazłeś się w niebie. Wiem, że gadam jak wariat, ale tak właśnie jest. Słowami tego nie oddasz. Cudnie się wtedy czujecie, bo od tego spotkania już nie ma ciebie. Jesteście wy. Niestety, do czasu Opowiadając towarzyszowi niedoli, historię swego wzlotu i upadku, pominąłem chwile zarezerwowane tylko dla nas. Nasze porywy namiętności, radosnej i dzikiej bliskości, rodzącej tak silne doznania, że to zakrwawało wręcz o obłęd. Tamtego tragicznego dnia otworzyłem oczy, budząc się przy najcudowniejszej istocie na świecie. Patrzyła na mnie, przygryzając wargi. Jej spojrzenie. Sprawiło, że krew mi w żyłach zaczęła wrzeć. Poczułem rozkoszne dreszcze. Ciała były jeszcze osobno, ale dusze już ze sobą się połączyły. Czułem, jak nasze energie się przenikają, budząc zwierzęce pożądanie. Rzuciliśmy się na siemię niemal w tym samym czasie. Tak jak wtedy, gdy stało się to po raz pierwszy. I tak było co dzień nagie ciała szczepione w silnym uścisku tak obłędnie do siebie dopasowane tak idealnie że nikt nie dorówna aksamitna miękkość perfekcyjnych piersi zwieńczonych apetycznie sterczącymi sutkami gorący oddech istoty tak pięknej że aż zapiera dech w piersi nasze usta zetknęły się w namiętnym pocałunku a języki zaczęły tańczyć ze sobą szaleńczy taniec i przez chwilę była tymi wszystkimi kobietami, których w tym w życiu nie widziałem, a z którymi byłem kiedyś, dawno, dawno temu. Smukłą Indianką o kruczo czarnych włosach, ciemnoskórą dzikuską z nieznanego mi afrykańskiego plemienia, bladolicą arystokratką. Wiele twarzy i ciał tak idealnych dla mnie wtedy, a jednak ta sama dusza, ta sama ona o różnych twarzach. Wsunąłem język najgłębiej jak tylko się da, tak jak lubiła najbardziej, i zacząłem pieścić jej podniebienie. A ona ssała go zachłannie. Trzymałem ją za kark, jak niewolnicę, którą zawsze się przy mnie przemieniała. W głowie słyszałem jęki, kwilenia i zawodzenia, jakie wydawała z siebie w tamtych chwilach, w innych ciałach. Chwyciła mnie za nogę i wcisnęła ją sobie między uda. Zaczęła się gwałtownie ocierać, trzęsąc bosko wypukłą pupą. To cudowne uczucie, gdy zatapia się palce w soczystej, wilgotnej skórze i wsuwa palce między pośladki rozpalonej bogini. Ocierała się coraz gwałtowniej, zostawiając na mym udzie wilgotne ślady. Głośno przy tym popiskiwała, jakby była dzikuską z lasu. Mój język krążył wewnątrz jej ust. Lizałem od wewnątrz jej policzki, czując ostre, drobne ząbki i miękkość różowego języczka. Nagle oderwała usta i chwytając mnie ręką, za głowę zaczęła zachłannie lizać całą moją twarz. Drapałem jej plecy i pośladki, a gorący oddech owiewał wilgotną od śliny twarz. Ukochany lekką, słodki zapach jej ciała mieszał się z wydychanym z ust powietrzem. Sięgnęła szybko między uda i zanurzyła tam dłoń. Po chwili miałem w ustach jej palce. Karmiła mnie swymi sokami, a ja zliziwałem jej zachłannie pragnąc wchłonąć ją w siebie, zjednoczyć się absolutnie, stopić z nią w jedną całość, którą tak naprawdę byliśmy. Nasze energie przenikały się, dusze łączyły, dzięki temu bez słów wiedzieliśmy, jakie pieszczoty są dla nas idealne, na co mamy ochotę i co odczuwamy. To była jedyna kobieta, która już od pierwszej nocy obdarzyła mnie ulubionymi pieszczotami, choć wcale jej nie mówiłem, że tak właśnie lubię. Po prostu, wiedziała i robiła to, co sprawiało, że traciłem zmysły. To samo działo się ze mną, nawet nie musiałem obserwować reakcji jej ciała. Poznawając indywidualnej mapy rozkoszy, zapamiętywać ruchów i intensywności, to działo się samo z siebie, a ja wiedziałem, że ona właśnie roztapia się w ekstazie. Czytaliśmy w sobie, jak w otwartych księgach. Nagle oberwała się ode mnie i zsunęła szybko w dół, chwytając męskość dłonią. Po chwili znajdowałem się w jej ustach. Chwytając mnie za pośladki, wcisnęła go tak głęboko, że niemal się krztusiła. Wplotłem palce w jej włosy i delikatnie docisnąłem. Lubiła czuć, że dominuje. Napierałem coraz gwałtowniej. Większość kobiet tak nie lubi, ale ona uwielbiała. Zawsze zachłannie spijała ze mnie do ostatniej kropli, stając się nie uchronić ani odrobiny. Uwielbiała wszystko to, czego zawsze pragnąłem. Po chwili masowała śliskiego od śliny członka. Drżałem, drapiąc ją po wilgotnych plecach i czując gorąco jej muszelki, gdy ocierała się o łydkę, gdy byłem w jej sokach ślinie i pocie. I było rozkosznym uczuciem, wiedząc, że w ten sposób wnika we mnie, wchłaniając się w skórę, i jeszcze przez wiele godzin będę czuł jej zapach. Wiedząc, że już jest tak gotowa, że bardziej się nie da, chwytając ją za włosy i stanowczym ruchem odciągając głowę od jąder. Wiedziała o co chodzi. Posłusznie położyła się na plecach, rozchylając uda w zapraszającym geście. Gorąca, śliska, gotowa. Cicho popiskiwała rytmicznie, unosząc w górę biodra. Pociągnąłem ją wyżej, a ona potulnie się temu poddała. Niewolnica, jej pan i władca. Chwyciłem ręce ukochanej i przygłoziłem je dłonią nad jej głową. Leżała tak bezbronna i spragniona, dysząc ciężko i wpatrując się we mnie, wygłodniałem rozmytym rozkoszą spojrzeniem. Wsunąłem długą dłoń pod pośladki, ścisnąłem je i lekko uniosłem, by wbić się w gorące wnętrze boskiego ciała. Była moja, a ja jej, od zawsze i na zawsze. Na wieki i pożyć kres, aż skończy się nasz czas. Zjednoczyliśmy się w dzikim tańcu śliskich ciał i pulsującego ciała. Poczułem ją powielokroć, od pierwszego spotkania sprzed wieków, aż po chwilę obecną. Naraz wszystkie jej ciała wiły się pode mną, choć byłem tylko w jednym tu i teraz. Ale dusza pamiętała i przywołała te szalone sceny, bym mógł przeżyć je wszystkie naraz w chwili obecnej. I czułem, że nasze ciała kochają się jednocześnie w wielu czasach, a my jesteśmy poza tym. Unosimy się nad nami w pierwotnym zespoleniu. Jesteśmy roztańczonymi splatającymi się i przenikającymi energiami. Czas i przestrzeń istniały, tu tego nie było. Tu wirowaliśmy w wiecznym tańcu roziskrzonych cząsteczek, pulsowaliśmy wraz z pierwotnym dźwiękiem wypełniającym nasze sfery. Połączeni stapiającymi się w jednie, którą byliśmy od zawsze. Nagle silne szarpnięcie rozdzieliło nas i gwałtownie wcisnęło wmiotające się od orgazmów ciała. Ciała podrapane, pogryzione, naznaczone przyssiającymi się w szalonym amoku ustami. Ze zwierzęceni dzikim instynktem drżeliśmy, miotając się w spazmach, przyciskając się do siebie nawzajem, krzycząc i dysząc, rozdrapując ciała od krwi. Nie pamiętamy, co jeszcze przed chwilą wyczyniały nasze ciała, bo prawdziwi my byliśmy gdzieś tam, daleko, jako zespolona całość. To najgłębsze z możliwych uczuć, którego nigdy z żadną nie przeżyłem i nie przeżyłbym tego z nikim więcej. To było zarezerwowane tylko dla nas, tylko nasze, wyjątkowe. Długo potem dochodziliśmy do siebie, ale uwielbialiśmy zaczynać w ten sposób każdy nowy dzień. Tyle tylko, że tamten był naszym ostatnim wspólnym dniem. O tym, co się dalej wydarzyło, mogłem mu już opowiedzieć. I wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się koło kochanej i choć minęło już wiele lat, to widząc ją po raz kolejny, po tysiącach wspólnych dni, nadal czujesz to samo, co chwili, gdy ujrzałeś ją po raz pierwszy. To oszałamiające uczucie. A jedynym twoim problemem każdego dnia staje się utrzymanie w ryzach życiowego rytmu. W końcu jest jeszcze świat poza wami, praca, rodzina, przyjaciele. Ale ciężko to wszystko ogarnąć, gdy przestaje istnieć czas. Wyobraź sobie, że się budzicie i zatapiacie się w rozmowie, która zdaje się trwać kilkanaście minut, podczas gdy tak naprawdę może to być kilka, a nawet kilkanaście godzin. Najzwyklejsze życiowe czynności zdają się nagle trudne do wykonania. Gdy czujesz obecność swego ideału, gdy rozsiewa wokoło swą jedyną w swoim rodzaju energię. To zabawne, ale wtedy rozumie się stwierdzenie, że żyli miłością i ani jedzenie, ani picie nie było im potrzebne. Najważniejszym celem staje się bezinteresowne uszczęśliwianie tej drugiej osoby i budowanie naszego szczęścia, świata, do którego nikt inny nie ma dostępu. Ale i tak się nie da więcej, mimo wszystko staracie się pamiętać o rzeczywistości na zewnątrz. Z czasem wyrabiają się nawyki i pilnujecie się nawzajem, by niczego nie zaniedbać, ale i tak każda prozaiczna rozłąka, jaką jest choćby wyjście do pracy, wzbudza w Was tęsknotę już nie od pierwszej chwili odliczacie czas do ponownego spotkania. I nieważne, że macie 20, 40 czy 80 lat, wciąż czujecie, to tak samo intensywnie. I czasami zastanawiacie się: Czy ci zakochani w sobie staruszkowie, którzy spacerują ze sobą pod rękę, nie zwracają uwagi na pędzący świat, do którego tak bardzo nie pasują, gdzie z byle powodu zmienia się partnerów, a związki postrzega wyłącznie egoistycznymi kryteriami własnej wygody? Czy ci wiecznie zakochani staruszkowie nie są przypadkiem kimś takim jak wy? Czy i oni nie znają tego sekretu? To prawdziwy dar, którego trzeba się nauczyć, albo pomimo którego trzeba żyć w tym dzikim świecie. I wyobraź sobie, że tak trwają te dni niekończącej się szczęśliwości, a wy macie wrażenie, że nigdy się nie skończą. Jesteście przekonani, żeście wybrańcami losu i razem dopłyniecie do krańców życia tylko po to, by przesiąść się do nowych ciał, odszukać w nowym świecie i znowu razem podróżować przez wieczność. Ale los jest okrutny i ma swój scenariusz. Nastaje taki dzień, gdy dzwonią do ciebie z informacją, że twoja ukochana zginęła właśnie w wypadku. Wiesz, myślałem, że tego nie przeżyję. Świadomość, że już jej nie ma, szarpnęła duszę, wydzierając z niej strzępy, osłabiając do tego stopnia, że mogłem tylko z trudem usiąść na fotelu i przez resztę dnia, w mym otępieniu, wpatrywać się przed siebie w niewidoczny punkt gdzieś w oddali. Na długie godziny straciłem poczucie czasu i istnienia Zupełnie aby ktoś przezornie odłączył mi w mózgu zasilanie Żebym nie był w stanie myśleć, bym nie czuł I to jest tak, że w pewnym momencie wracasz powoli do rzeczywistości Wynurzając się z otchłani nieistnienia I powoli zaczyna to do ciebie docierać Czujesz jak boli cię ciało, łamie jakbyś był chory na grypę Lodowate dreszcze przybierają po całym ciele A serce potwornie boli Krtań coś ściska boleśnie, a do oczu napływają łzy, rozmazując pogrążoną w nocach ciemnościach resztkę dostrzegalnej rzeczywistości. Jesteś tylko ty, i cieszące się twym cierpieniem nocne mary, złe istoty pragnące podkarmić się niską energią, i twoja dusza też pogrąża się w ciemności, bo zaczyna rozumieć, że nastąpiła wieczna rozłąka. Teraz czekacie wiele lat tęsknoty, bez silnej samotności, a świat wydaje się wrogim miejscem. Choćbyś nie wiem ilu miał przyjaciół, nie chcesz ich teraz widzieć, nie chcesz kontaktu z nikim, nikt tego nie zrozumie, nie da ci ukojenia. Nie są w stanie ci pomóc, choćby nie wiem jak się starali, a twoja dusza wyje, gdy bezgłośnie ukasz, zdrapując paznokciami skórę z twarzy pragniesz, by fizyczny ból zagłuszył myśli i uczucia, by przygasił świadomość. Lecz nic z tego, to nie odciąga twej uwagi. Jest coraz gorzej. Absolutna, obezwładniająca smutność. Czujesz wtedy, że nawet Bóg cię opuścił. Złożeczysz mu, wołasz o pomoc, kajasz się i błagasz o litość. Chcesz oddać swe życie, bleby tylko ona żyła. Nic z tego. Jest jak niewzruszony głaz. Jest tylko lodowata cisza pustego kosmosu, w którym wszyscy ugrzęźliśmy. Po raz pierwszy w życiu znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia, bez jakiejkolwiek nadziei na poprawę. Ból nie do opisania, a wraz z nim pragnienie nieistnienia, które jest tak nierealne, że zaczynacie dławić żrący lęk o przyszłość. Panicznie boisz się dalszego życia, bo jesteś niekompletny. Wyrwało ci serce, wyszarpało kawał duszy, czujesz się tylko bezsensownym kawałkiem mięsa, w którym ugrzęzło cierpienie. Zatrzymujesz się w tym momencie życia, przesiąknięty bólem i przerażeniem. I już nic cię nie obchodzi, czy masz co pić, jeść, że jest jakaś praca, jacyś ludzie na zewnątrz, którzy czegoś od ciebie oczekują. Odgradzasz się, odcinasz, nie chcesz od nich niczego. Niech się wszyscy odczepią i dadzą spokój. Upiłbyś się, ale nawet nie masz siły zwlec się z łóżka i wyjść do najbliższego sklepu. Robisz pod siebie, śpisz, budzisz się, trzęsiesz się jak narkoman na głodzie. Kaleczysz się, by czuć ulgę, ale ulgi nie czujesz. Oblany zimnym potem drżysz z zimna, bo nie ma już prądu, bo wyłączyli, bo nie jesteś w stanie nawet o to zadbać. Twój świat się skończył. Jak to się skończyło? Chcesz wiedzieć, co się stało, że zdechłem jak pies pod mostem? Nie dziwię się, też bym był ciekaw. To było tak, że pewnego dnia odnalazłem szansę na cud. Byłem zatopiony w bezkresnej czerni, bez nadziei, i nagle pojawiła się ta myśl, która sprawiła, że ujrzałem promień i postanowiłem za nim podążać. Pojawiła się nadzieja, która sprawiła, że poczułem w sobie energię i podekscytowanie. Uwierzyłem, że jest jeszcze szansa, bym spotkał się z ukochaną. Przypomniało mi się, że jest coś takiego jak OB. Wychodzisz z ciała, a słyszysz, że daje to możliwość odnalezienia w sferze astralnej ukochanych bliskich, tych, którzy odeszli przed nami. Byłem gotów dalej żyć tylko po to, by się tego nauczyć, by ją tam odnaleźć, a gdy to się uda, zamierzałem wędrować tam tak często, jak tylko się da, poświęcić resztę życia na spędzeniu z nią czasu w niebycie. Czy nie prościej byłoby po prostu ze sobą skończyć? I taki nie. Tak, bo trafiłbym tam od razu. Nie, bo bym został ukarany, odizolowany na długi czas. A wtedy byłoby niemal pewne, że się nie spotkamy, być może nawet przez kilka wcieleń. Postanowiłem nauczyć się obę i wtedy po raz pierwszy spadł obraz. Za pierwszym razem zdarzyło mi się chwili jej śmierci. To był znak. Od tego momentu, przez następne pół godziny, czułem niepokój i okropny spokój. Jeszcze nie wiedziałem, co się stało, ale przeczuwałem, że coś strasznego. A za drugim razem? Za drugim razem to było ostrzeżenie. Nie posłuchałem. Byłem zdecydowany brnąć w to do oporu. Jak to jest? Na pewno nie powiem ci, jak to osiągnąć, jakim sposobem. Nawet najgorszemu wrogowi nie życzyłbym tego, co mi się przytrafiło. Nie byłem gotowy, nigdy nawet nie medytowałem, nie mówiąc już o rozwoju duchowym i jakimś związanymi z tym praktykami. Rzuciłem się na głęboką wodę, pragnąc jak najszybciej osiągnąć cel i niestety utonałem. Wiem, że uważasz, że nic gorszego niż zamknięcie tu nie może się przytrafić. Wiem, jak bardzo się korci, by znaleźć sposób na ucieczkę, nawet gdyby to było uciekanie w inny świat. Świat dłuższ, energii, ale to, co przeżyłem, robiąc, to na wariata, było naprawdę czymś koszmarnym. Opowiem ci o odczuciach i o tym, jak tam jest po drugiej stronie. Wyobraź sobie, że leżysz, i odpowiednimi technikami doprowadziłeś się do takiego stanu, że czujesz, że za chwilę wyjdziesz z ciała. Zanim posiądziesz tę umiejętność, możesz mieć różne dziwne doznania. Zatracasz poczucie fragmentów własnego ciała, bywa, że leżysz i nagle czujesz, jak coś wykręcać rękę albo nogę. Czasem odczuwasz ciężkość, jakby coś usiadło ci na piersi, próbowało przyduszać. Tak dokładnie tak. Jakby podczas paraliżu przesennego. Wtedy też następuje chwilowe rozdzielenie ciała fizycznego z astralnym, ale nie umiesz wyjść z ciała, więc czujesz tylko dwa różne istnienia, w których egzystujesz, odczuwasz je osobno. To dlatego, że panujesz nad ciałem, a jednocześnie nie możesz wylecieć z niego. Masz w sobie coś w rodzaju naturalnego zabezpieczenia, które wciska cię z powrotem w ciało. To dlatego ma się to uczucie, że coś w nas siedzi i przydusza. Na początku często zdarzało się, że czułem takie przesysanie do łóżka, które chwilami przechodziło we wrażenie zapadania się pod nie. Tylko że wtedy jeszcze bałem się tych nowych doznań, natychmiast otwierałem oczy. Ciało nadal leżało, ale ja wtedy miałem wrażenie, że część mnie wślizguje się w nie z powrotem, przedziwne uczucie. Dlaczego tak? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, możesz czuć tyle różnych dziwnych rzeczy, zanim dojdziesz do etapu, że to opanujesz, że nawet sobie nie wyobrażasz. To świat, gdzie prawa fizyki nie obowiązują, więc usiłując przekraczać jego granice, doznajesz chwilami czegoś w podobie pomieszania zmysłów. Wyobraź sobie, że nagle masz uczucie poplątania całego ciała, na przykład lewa ręka jest tam, gdzie masz głowę, głowę czujesz w brzuchu, nogę na miejscu ręki, a drugą gdzieś nad sobą. Kosmos. Albo dla odmiany możesz zatracić poczucie konturów ciała, nagle się rozpływasz, rozlewasz, zaczynasz ściskać poza łóżko, spływać na podłogę. Wsiąkasz w nią, przenikasz przez cząsteczki, z których jest zbudowana. Jest to całkiem przyjemne i bardzo łatwo przy tym zasnąć, ale wtedy nici z wychodzenia z ciała. Ale jedno powtarza się u wszystkich: męczył wibracje w ciele i słyszał głośny szum. Ma to absolutnie każdy, kto próbuje opanować obę. Wiele razy tak miałem. Zaczynało się od mrowienia, które wędrowało po ciele, i powoli przemieniało się w takie rozdrganie, jakie czasami się czuje, gdy człowiek ma lada moment zapaść w sen. Ale takie odczucia, piski i szumy ustają, gdy wyjdziesz z ciała. Następuje wtedy absolutna cisza. Jak to było u mnie za pierwszym razem? Wyobraź sobie, że już jesteś w tym stanie. W głowie szum, w ciele drganie i nagle następuje bardzo silne odpływanie. Ściąga cię w tę głowy, spływasz tam i się zapadasz. I momentalnie znajdujesz się w celi dwa piętra niżej, albo nawet na parkingu podziemnym. Ja tak opadłem u siebie w bloku i uruchomiłem alarm w kilku samochodach. Natychmiast cofnęło mnie do ciała. W trymiga się ubrałem, zjechałem do podziemi i faktycznie naprawdę wyło i piszczało w garażu od tych cholernych alarmów, że ogłuchnąć można było. Miałem namacalny dowód na to, że jest to prawdziwe. Albo pomyśl sobie, że właśnie wzniosłeś się i ciem obraca, i w ten sposób, że widzisz swe fizyczne ciało leżące na łóżku. Najdziwniej jest, gdy ma się otwarte oczy. Czujesz się, jakbyś wisiał nad własnymi zwłokami. Mnie to paradoksalnie rozbawiło i to do tego stopnia, że spadłem z powrotem do ciała. Po czymś takim czujesz się, jakbyś znalazł się w przyciasnym skafandrze z grubego, sztywnego i szorstkiego materiału. Jest ci bardzo niewygodnie i to we własnym ciele. Ale najczęściej niestety czujesz strach. To znak, że jeszcze nie jesteś gotowy na takie eksperymenty, że powinieneś zacząć od medytacji i poznawania swej duszy, a dopiero potem zabierać się za podróże astralne. Strach momentalnie ściąga cię z powrotem do ciała. To takie zabezpieczenie, żebyś nie zrobił sobie krzywdy, ale z czasem się oswajasz i przestajesz się bać, wpadasz w pułapkę, którą sam na siebie zostawiłeś. I ja też tak zrobiłem. Wibracje, piski i szumy, fale zimna, mieszające się z pulsującymi, gorącymi bomblami narastającymi wewnątrz ciała drgawki. Dziwne prądy przebiegające wzdłuż ciała. I nagłe wyrzucenie z powłoki cielesnej. Towarzyszył temu przedziwny dźwięk, ni to huk, ni to krzyk, ni to głośne siorbnięcie. Zobaczyłem wtedy swój pokój w dziwnych, opalizujących kolorach. Wiał jakiś taki nierzeczywisty wiatr, był lodowaty, i odzierał pomieszczenie z tekstury odsłaniając coś metalicznego. I wtedy usłyszałem ni to kobiecy, ni to męski krzyk, który brzmi jakby dobiegał z jakichś niezmierzonych głębin. Nie w inność. Zostaw. Wróć. Ale nie posłuchałem. Chciałem szukać ukochanej. Byłem zeterminowany, gotów na wszystko. Uniosłem się, ale nie byłem bezwładny. Pomyślałem, że chcę być przy ścianie i momentalnie do niej podpłynąłem. Czułem na sobie mroźne powiewy. Przenikały mnie. Spróbowałem przeniknąć przez ścianę. To było dziwne uczucie, jakbym zanurzył się w letniej wodzie. A zarazem odczuwałem materię. Z której składała się ściana, sucha mokrość, taka mrowiąca, ale tu wszystko było takie specyficzne znajome i nowe zarazem pomieszanie zmysłów. Przestrzeń, w której się znalazłem, była idealnie czarną pustką, nicością, ale nie bałem się, czułem się w niej dobrze. Wielka, otwarta przestrzeń matnia, z której wszystko się zrodziło. Pomyślałem, że chciałem znaleźć się na plaży, środek lata. Złocisty piasek, błękitna woda. I w mgnieniu oka znalazłem się w tym miejscu. Gdy znajdziesz się w tej przestrzeni, to tak, jakbyś znalazł się w takim myślowo-uczuciowo-wspomnieniowym internecie. Cokolwiek chcesz przywołać, gdziekolwiek pragniesz się znaleźć, to tam trafisz. Nie ma odległości. To dzieje się w mgnieniu oka. Nie ma tam czasu i przestrzeni. To samo tyczy się bliskich ci osób, zarówno żywych, jak i umarłych. Czemu żywych? Ano temu, że możesz pojawić się tam, gdzie znajduje się osoba, którą chcesz odwiedzić. Oczywiście cię nie widzi. Za to zmarli przychodzą po prostu w odpowiedzi na wezwanie. A ja zapragnąłem ponownie spotkać ukochaną. I zjawiła się, gdy tylko o tym pomyślałem. W mieniu oka znaleźliśmy się przy sobie, kompletnie nadze rozpaleni tęsknotą i pożądaniem. Wpiła się w me usta tak, jak tylko ona to potrafi. Czułem jej ciało, znajomy zapach, rozkoszną miękkość krągłości i twarde guziczki starczących sutków. Wiedziałem, że nie jest to ciało fizyczne, a wytworzona przez nasze dusze iluzja. Ale najważniejsze było, że wreszcie się spotkaliśmy. Chwyciła mnie za rękę i nakierowała między nogi. Jak zwykle była mokra, śliskie, soki spływały po udach. Wbiłem się w nią i poczułem przeraźliwe zimno. A towarzyszyło temu wysysanie energii. Czułem, jak mnie jej pozbawia, wchłania jak pasożyt. Chciałem się wyrwać, ale nie mogłem. Jej oczy zrobiły się czarne i zrozumiałem, że to nie ona. Coś wykorzystało me pragnienia, by zwabić mnie w pułapkę i teraz to coś Wyglądające jak ciemna chmura, wyleciało z fałszywego ciała, pustej skorupy będącej zapewne ektoplazmą Jeszcze przez chwilę tak szarpałem się podczas, gdy otoczenie zaczęło się zmieniać Zniknął błękit nieba, złocista plaża, może znowu byłem w sypialni Widziałem nieruchome ciało, w które wślizgnęła się zjawa W końcu się uwolniłem i z impetem wbiłem się w nieruchomą powłokę cielesną Myślałem, że wywalę to coś ze swojej fizyczności, że jak wlecę w siebie, to wypchnę tę istotę. Nic z tego. Czy wiesz jakie to potworne uczucie, gdy jesteś więźniem we własnym ciele? Wyobraź sobie, że możesz tylko obserwować, co się dzieje. A opętujący popełnia coraz gorsze okropności. Bije napotkanych przechodniów, gwałci kobietę, okrada sklep, zabija bezbronną staruszkę i żywi się ich strachem, przerażeniem, rozpaczą. Bo to ciemna energia, którą jest. Gdy mnie aresztowano, wiedziałem, że nikt mi nie uwierzy. Dla nich to ja będę winny. Miałem mówić, że to nie ja?, że coś mnie zmusiło? Już lepiej milczeć. Dlatego dam ci na koniec radę. Nigdy tego nie rób. Współwięzień potarł w zadumę brodę. Wiedziałem, że będzie próbował. To jedyna droga do wolności dla takich jak on. I mogłem tylko mieć nadzieję, że jeśli pewnej nocy coś go opęta, to ukróci me cierpienia. Nie chciałem dłużej żyć, a sam tego skończyć nie mogłem.